Witam Was serdecznie po raz drugi. No i pokażę Wam, jak wygląda rów po takim czyszczeniu. Dzisiaj jest niedziela, ale postanowiłem już, że wyczyszczę tutaj sobie. No aż tak wyczyszczone nie jest, ale tutaj normalnie rosło zielsko na filmie, więc fajnie, że dało się ten. No i postanowiłem trochę się pobawić i trochę poczyściłem tego rowu w tamtą stronę. Tam dalej nie będę czyścił, bo nie mam po co, nie mój teren. Chciałem, żeby po prostu woda miała jak chcesz przepływać, a teraz się tym przejdziemy. Tutaj chyba kopać nic nie będę. W tamtym miejscu jednym muszę tylko coś podkopać, ale to raczej se wezmę ziemię do budowy tego tutaj podejściku. Następnie do podparcia tutaj trochę tego terenu, do usypania trochę tam terenu, poprawienia schodków i to będzie wszystko chyba, co będę robił. Następnie trochę poprawienie tego tam. No myślę, że w poniedziałek cały się wyrobimy, bo dzisiaj dużo mi się to zrobić, a tak normalnie bym tego nie robił. Także tak sobie wszystko wygląda, wszystko wyczyszczone, tutaj trochę liści, rów w tą stronę, proszę bardzo. Bardzo ładne zdjęcia, może woda będzie miała trochę lepiej, lepszy przepływ jak tutaj zrobię jeszcze. Także tutaj sobie tak idziemy. Tutaj przed chwilą myłem, zostawiłem sobie telefon z włączoną muzyką i sobie robiłem patykiem. O, kolejny taki, to się przyda też na budowę schodków, tu jest nawet jeszcze jeden. A, tu jest ich trochę więcej. Aha, bo odrzucałem stamtąd. Dobra. Okej. Okay. No i tu dalej. Tu jeszcze. Wiedziałem, że pociągnę, no i dotąd. Bo tu już jest trochę więcej zielska. Ładnie wygląda w tą stronę, tak? Zrobię zdjęcie kuzynowi. No i tak wygląda sobie. Jest szanie ładnie wyczyszczone. Tu już nie robię, ponieważ jak sobie tam wyżej ktoś spojrzy, to tam jest drzewko już. Mam to odległe, więc już tutaj robić nie będę. A poza tym jest już godzina 11. Nowego czasu tak to by było 12, tak to jest 11, więc fajnie. Mamy wolne. Dobrze, że przyszedłem, dobrze, że w ogóle nagrałem film, bo zbieram takie patyki, one się potem przydadzą. No, także taka szybka actualization i wracamy. Tu już chyba nic więcej z tego terenu chyba nie będę zabierał. Dobra, nie będę zabierał tego nawet. Ja po co? No i weźmiemy to po drodze i po prostu to się zaniesie, bo obecnie patyków jest bardzo mało, bo żeby już kilka. Ja dobrze wiem, jak robiłem poprzednie schodki. Ja wiem, że je robiłem trochę dłużej ze względu na fakt, iż zbierałem trochę dużo patyków. Na szczęście myślę, że z odnawialnych źródeł, czyli rozbierzemy te schodki i się zrobi przejście. Ja już pokazywałem w poprzednim odcinku. Tak wygląda w tą stronę. No, wygląda lepiej. Dużo lepiej. Nie masz tyle liści, co tutaj. Tutaj może się wyczyści, albo jak kuzyni wbiją, to zagonić ich do pracy. Nic nie robią oprócz mnie. Kiedyś tu ja nic nie robiłem. Więc wygląda naprawdę fajnie. I co? Widzimy się w następnym materiale. Także na dzisiaj to tyle. I do zobaczenia w kolejnej części. Cześć.